Dzień dobry, nazywam się Przemysław Koprowski i w trakcie tego wideo opowiem o permutacjach. Czym są permutacje, jak można na nich operować? O permutacjach najprościej myśleć jako o zmianie kolejności elementów. Możemy sobie wyobrazić na przykład talię kart i przetasowanie talii kart to jest nic innego, tylko spermutowanie tego zbioru kart. Przykładowo na miejsce asa wchodzi trójka, powiedzmy na miejsce dwójki wchodzi szóstka, na miejsce trójki czwórka, na miejsce czwórki jedynka, piątka zostaje w miejscu, a na miejsce szóstki dwójka. Jeżeli w ten sposób zmienimy kolejność kart, to po prostu przerasujemy te karty, czyli dokonamy pewnej permutacji na tych kartach. Zauważmy, że nie ma żadnego znaczenia, jakiego elementu zbiory permutujemy, czy to będą karty, czy to będą monety, czy to będzie cokolwiek, samochody. Oczywiście z matematycznego punktu widzenia najwygodniej jest operować na liczbach, ponieważ nie ma znaczenia, jakiego rodzaju obiekty tasujemy, jakiego razu obiekty permutujemy, to najprościej jest myśleć o permutacji liczb, czyli o zmianie kolejności zbioru liczb. Formalnie permutację definiujemy jako dowolną bijekcję zbioru na siebie. Bijekcja to znaczy funkcja, która jest różnowartościowa i na. Różnowartościowa to znaczy dowolnym dwóm różnym elementom przypisane są różne wartości i do każdej wartości, jaka istnieje w zbiorze, jest przypisany jakiś element. Na każdy element ze zbioru jakiś element przechodzi. W naszym przykładzie, wśród tej permutacji, którą przed chwilą rozważyliśmy, jedynka przechodzi na trójkę, dwójka przechodzi na szóstkę, trójka przechodzi na czwórkę i tak dalej, w końcu szóstka przechodzi na dwójkę. Od razu możemy zdefiniować też drugie pojęcie ściśle związane z permutacjami. Jest to tak zwany nośnik permutacji. Nośnikiem permutacji nazywamy zbiór tych elementów, które przechodzą na inne elementy, które nie zostają w miejscu. Czyli nośnik to jest zbiór tych elementów, które zostają przeniesione w inne miejsce. Zastanówmy się teraz, ile jest permutacji zbioru skończonego. Oczywiście, jeśli rozważamy zbiór jednoelementowy, no to ten jeden, jedyny element ma tylko jedno, jedyne możliwe ułożenie. No istnieje tylko jedna możliwa permutacja zbioru jednoelementowego. Natomiast jeżeli mamy już dwa elementy, no to mamy możliwe dwa ułożenia. Najpierw as, potem dwójka lub odwrotnie. Najpierw dwójka, potem as. Czyli zbiór dwuelementowy ma już dwie permutacje. Dalej, jeżeli weźmiemy sobie teraz trzeci element, będziemy rozważali permutację zbioru trójelementowego, no to dla każdej z dwóch poprzednich permutacji tą trzecią kartę możemy dołożyć na trzy możliwe sposoby. Możemy ją umieścić na początku, przed obiema kartami, możemy ją umieścić po środku, pomiędzy dwiema poprzednio ułożonymi kartami, albo możemy ją umieścić na końcu. Czyli w ten sposób mamy trzy razy dwie permutacje, czyli łącznie sześć permutacji zbioru trójelementowego. No i możemy na to łatwo zauważyć, że to się ogólnia na dowolny n-elementowy zbiór, czyli jeżeli mamy wszystkie możliwe permutacje zbioru n-1 elementowego, no to ten n-ty element możemy dołożyć na n sposobów. Możemy go umieścić przed wszystkimi elementami, za pierwszym elementem, ale przed drugim, za drugim, ale przed trzecim i tak dalej, możemy go umieścić za ostatnim, czyli za n-1 elementem. Czyli wszystkich, i to dotyczy każdego z możliwych ułożeń tego zbioru n-1 elementowego, czyli łącznie wszystkich permutacji zbioru n-elementowego będzie n razy więcej niż wszystkich permutacji zbioru n-1 elementowego. To prowadzi nas do definicji funkcji silnia. Funkcję silnia oznaczamy wykrzyknikiem, piszemy n silnia to n wykrzyknik i definiujemy ją w sposób rekurencyjny następująco. Mówimy, że silnia 0 to jest 1, natomiast silnia liczby n to jest n razy silnia z liczby n-1. Czyli w ten sposób silnia z jedynki to jest 1 razy 1, silnia z dwójki to jest 2 razy 1, silnia z trójki to jest 3 razy 2, czyli 6 i tak dalej, i tak dalej. W szczególności w ten sposób widzimy, że liczba permutacji zbioru n elementowego to jest dokładnie n silnia. To stąd zresztą tak naprawdę ta funkcja pierwotnie pochodzi. Zauważmy, że funkcja silnia jest funkcją bardzo, bardzo szybko rosnącą. No już widzieliśmy, że 3 silnia to jest 6,
4 silnia, jak łatwo policzyć, to będzie 4 razy 3 silnia, czyli 4 razy 6, 24. 10 silnia to już jest 3 628 800. Natomiast 100 silnia to jest liczba, która już ma nie mniej, nie więcej, tylko aż 158 cyfr. Czyli jest to liczba bardzo, bardzo duża. Żeby jakkolwiek operować na permutacjach, no musimy sobie znaleźć jakiś sposób zapisu tych permutacji. Istnieją dwa standardowe sposoby zapisu. Zaczniemy od tego, który jest prostszy, nie wymaga żadnych przygotowań. Jest tak zwany zapis dwuwierszowy. Polega on na tym, że w górnym wierszu zapisujemy po prostu dziedzinę naszej funkcji, czyli jeżeli to jest permutacja zbioru n elementowego, zbioru liczb od 1 do n, to piszemy liczby od 1 do n. To jest dziedzina naszej permutacji. Natomiast w dolnym wierszu zapisujemy wartości, jakie ta funkcja przyjmuje na odpowiednich elementach leżących powyżej. Czyli w naszym przypadku, jeżeli ta permutacja jedynkę odwzorowuje na trójkę, no to poniżej jedynki piszemy trójkę. Dwójkę odwzorujemy na szóstkę, no to poniżej dwójki piszemy szóstkę, no i tak dalej, w końcu poniżej szóstki piszemy dwójkę, ponieważ szóstka jest odwzorowywana na liczbę 2. W ten sposób możemy o permutacji myśleć jako takiej maszynie, takiej maszynie, która bierze liczby, albo jakieś inne elementy, które permutujemy, ale powiedzmy w tym przykładzie liczby i odwzoruje na inne liczby z tego samego zbioru. Czyli jak do tej maszyny wpada jedynka, to wypada z tej maszyny trójka. Jak do tej maszyny wpadnie dwójka, to wypadnie z niej szóstka i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest takie odwzorowanie, taka funkcja, taka maszyna działająca na pewnym zbiorze. No ale skoro myślimy o permutacji jako o takiej maszynie, no to możemy sobie wziąć więcej niż jedną maszynę. No możemy zestawić takich kilka maszyn razem. Możemy myśleć o takiej produkcji taśmowej. To znaczy to, co wychodzi z jednej maszyny, wchodzi do drugiej maszyny. To, co jest wynikiem działania jednej permutacji, staje się argumentem drugiej permutacji. Czyli powiedzmy, że mamy dwie permutacje. Pierwszą z nich to będzie ta, którą już przed chwilą w tych poprzednich przykładach rozważaliśmy, czyli jedynka na trójkę, dwójka na szóstkę i tak dalej. A druga permutacja, no też w zapisie dwuwierszowym, będzie napisana w ten sposób, że też jedynka na trójkę, ale dwójka już z kolei na piątkę, trójka na jedynkę. No to teraz, jeżeli rozważymy złożenie tych dwóch funkcji, czyli taką permutację powstałą poprzez złożenie permutacji obu tych permutacji razem, no to co się stanie? Najpierw ta pierwsza permutacja, funkcja wewnętrzna, przeprowadzi jedynkę na trójkę, ale teraz ta druga permutacja przeprowadza trójkę z powrotem na jedynkę. Czyli łącznie te dwie funkcje razem przeprowadzają jedynkę na jedynkę, czyli jedynka nie wpada do nośnika tego złożenia tych dwóch permutacji. Podobnie dwójka przechodzi najpierw na szóstkę, tej pierwszej permutacji, ale szóstka jest punktem stałym tej drugiej permutacji, czyli szóstka przechodzi na szóstkę, czyli łącznie w tym złożeniu dwójka przechodzi na szóstkę. Dalej, trójka przechodzi najpierw na czwórkę, czwórka zostaje w miejscu, czyli trójka w złożeniu przechodzi na czwórkę. No patrzmy, co się dzieje z czwórką. Czwórka przechodzi w tej pierwszej permutacji na jedynkę, ale w drugiej permutacji jedynka przechodzi na trójkę, czyli łącznie czwórka przechodzi na trójkę. No to jeszcze zostały nam dwa elementy. Popatrzmy, co się dzieje z piątką. W pierwszej permutacji piątka zostaje w miejscu, piątka nie należała do nośnika, czyli piątka przechodzi na piątkę, natomiast w drugiej permutacji piątka przechodzi na dwójkę, czyli łącznie w złożeniu tych dwóch funkcji piątka przechodzi na dwójkę. No i w końcu szóstka. Szóstka w tej pierwszej permutacji przechodziła na dwójkę, a w drugiej permutacji dwójka przechodziła na piątkę, w związku z czym łącznie w złożeniu tych dwóch permutacji szóstka przechodzi na piątkę. Czyli w ten sposób złożyliśmy dwie permutacje ze sobą i dostaliśmy pewną nową permutację. Czyli to jest tak, jakbyśmy, myśląc z powrotem o tasowaniu kart, przetasowali karty jeden raz, a potem przetasowali je ponownie. No, ponowne przetasowanie to jest łącznie pewne przetasowanie, pewna permutacja. Czyli mamy złożenie dwóch permutacji i jesteśmy je w stanie
bez problemu zapisać w tej notacji dwuwierszowej, po prostu patrząc kolejno na to, jak te elementy przechodzą na siebie. Matematycznie zapisujemy to po prostu jako składanie funkcji i tradycyjnie tą funkcję wewnętrzną, czyli tą, która działa jako pierwsza, zapisujemy po prawej stronie, tą, która działa jako druga, tą, czyli tak zwaną funkcję zewnętrzną, zapisujemy po lewej stronie, no i symbol składania, no to jest takie otwarte, to jest takie kółko, takie działanie kółka pomiędzy, to jest działanie składania funkcji. Zauważmy jednak, że składanie funkcji, mimo że zapisuje się w sposób troszkę podobny do mnożenia i zasadniczo można o nim myśleć jako o pewnym rodzaju mnożenia w pewnej grupie, w grupie permutacji tak naprawdę, to jest mnożenie w tej grupie permutacji, to działanie nie jest działaniem przemiennym. Złożenie sigma z tau i tau z sigma, to która z tych dwóch permutacji stoi po lewej, która stoi po prawej, czyli która działa jako pierwsza, która działa jako druga, jest znaczące. Jeżeli złożymy dwie permutacje ze sobą w jednej i w drugiej kolejności, dostaniemy dwa zupełnie różne wyniki. Przykładowo, jeżeli weźmiemy takie dwie permutacje zbioru trójelementowego, jedynka na dwójkę, dwójka na jedynkę, trójka na trójkę, jedynka na jedynkę, dwójka na trójkę, trójka na dwójkę, to jeżeli ta permutacja, dla której jedynka jest punktem stałym, jest po prawej stronie, no to popatrzmy, co się dzieje. Jedynka przechodzi na jedynkę, a następnie jedynka przechodzi na dwójkę, czyli łącznie jedynka przechodzi na dwójkę. Dwójka przechodzi na trójkę, a trójka następnie zostaje w miejscu, czyli dwójka przechodzi na trójkę. No a trójka przechodzi w tej wewnętrznej funkcji na dwójkę, a w tej zewnętrznej dwójka przechodzi na jedynkę. Czyli dostaliśmy permutację 1 na 2, 2 na 3, 3 na 1. Natomiast jakbyśmy złożyli te permutacje w odwrotnej kolejności, czyli ta, której jedynka jest punktem stałym, znalazłaby się na zewnątrz, po lewej stronie, no to dostalibyśmy następującą permutację. Jedynka przechodzi na dwójkę, ale dwójka przechodzi na trójkę, czyli jedynka przechodzi na trójkę. Już widzimy w tym miejscu, że to jest inna permutacja, bo przed chwilą jedynka przechodziła na dwójkę, a teraz jedynka przechodzi na trójkę, czyli to musi być inna permutacja. No ale policzmy ją do końca. Teraz dwójka przechodzi w wewnętrznej funkcji na jedynkę, a w zewnętrznej jedynka zostaje w miejscu, czyli dwójka przechodzi na jedynkę. Natomiast trójka przechodzi w tej wewnętrznej funkcji na siebie, jest punktem stałym, natomiast w tej zewnętrznej przechodzi na dwójkę, czyli łącznie trójka przechodzi na dwójkę. Możemy o tym przykładzie myśleć trochę tak jak o grze w trzy karty, gdzie zamieniamy po dwie karty miejscami. Za tym pierwszym razem najpierw zamienialiśmy dwie prawe karty miejscami, a potem dwie lewe, a za tym drugim razem zamienialiśmy najpierw dwie lewe, potem dwie prawe. No i oczywiście widać, że dostajemy faktycznie różne wyniki, także istotnie składanie permutacji nie jest przemienne. Nie można zamieniać kolejności elementów przy składaniu permutacji. Skoro permutacja to zmiana kolejności elementów, czyli możemy o tym myśleć jako o tasowaniu kart, no to możemy sobie wyobrazić, że jak raz przetasowaliśmy karty, to możemy teraz wrócić do tego układu, jaki był poprzednio. Czyli możemy znaleźć funkcję, która nam spermutuje te karty, czy te elementy zbioru tak, żeby wrócić do położenia początkowego, czyli powiedzmy, że tym położeniem początkowym są karty, czy tam elementy zbioru, liczby posortowane w kolejności rosnącej. Czyli to jest po prostu, co możemy w takim razie myśleć o funkcji takiej, że jeżeli złożymy naszą permutację z tą nową permutacją, to dostaniemy permutację identycznościową, dostaniemy identyczność, funkcję, która jedynkę odwzorowuje w jedynkę, dwójkę w dwójkę i tak dalej, i tak dalej. Taką funkcję nazywamy permutacją odwrotną i zapisujemy ją po prostu jako dana permutacja do potęgi minus pierwszej. No tak jak piszemy liczbę odwrotną 2 do minus pierwszej to jedna druga, no tak samo piszemy sigma do minus pierwszej, to jest funkcja odwrotna do sigmy, permutacja odwrotna do sigmy. Stosując zapis dwuwierszowy można bardzo łatwo znaleźć tą permutację odwrotną, ponieważ w pierwszym wierszu mieliśmy dziedzinę, a w drugim wierszu obraz, no to wystarczy, że te dwa wiersze zamienimy miejscami i posortujemy te elementy, te kolumny tej
tej macierzy zapisującej permutację, tego zapisu wierszowego permutacji, postulujemy tak, żeby no, tym nowym pierwszym wierszu elementy były w kolejności po prostu rosnącej. No to skoro potrafimy już składać permutacje, potrafimy znajdować permutacje odwrotne, no to możemy już działać na permutacjach, tak? Możemy rozważać jakiekolwiek wyrażenia powstałe przez składanie, odwracanie permutacji. Weźmy sobie na przykład taką permutację: jedynka na trójkę, dwójka na jedynkę, trójka na dwójkę, czwórka zostaje w miejscu, piątka na szóstkę, a szóstka na piątkę. Ta permutacja wewnętrzna, ta, która stoi po prawej stronie, to jest jedynka na szóstkę, dwójka w miejscu, trójka na czwórkę, czwórka na piątkę, piątka na trójkę, szóstka na jedynkę. No to teraz teraz chcemy znaleźć permutację odwrotną do złożenia tych dwóch permutacji. No to pierwsze, co zrobimy, no to policzymy, ile wynosi złożenie tych dwóch permutacji. Czyli tak, najpierw jedynka przechodzi na szóstkę, a następnie szóstka na piątkę, czyli łącznie jedynka przechodzi na piątkę. Dalej dwójka zostaje w miejscu, a potem przechodzi na jedynkę, czyli dwójka na jedynkę. Trójka przechodzi na czwórkę, a czwórka zostaje w miejscu, czyli trójka na czwórkę. Czwórka przechodzi na piątkę, a ta na szóstkę, czyli łącznie czwórka na szóstkę. Piątka przechodzi najpierw na trójkę, a następnie trójka na dwójkę, czyli łącznie piątka na dwójkę. No i teraz nie ma wyjścia, szóstka musi przejść na ten ostatni element, którego tu nie było do tej pory, czyli na trójkę, no bo to jest bijekcja, czyli musi być różnowartościowa. No i teraz musimy znaleźć permutację odwrotną do tej permutacji. No czyli patrzymy na co przechodziło na jedynkę. No na jedynkę przechodziła dwójka. Czyli w takim razie w permutacji odwrotnej jedynka przechodzi na dwójkę. Teraz piątka przechodziła na dwójkę, czyli w permutacji odwrotnej dwójka na piątkę. No i dalej, szóstka przechodziła na trójkę, czyli trójka przechodzi w permutacji odwrotnej na szóstkę. Czwórka musi w takim razie przejść na trójkę. Piątka przechodzi w takim razie na jedynkę. No i szóstka przechodzi na czwórkę. No i w ten sposób znaleźliśmy no, wartość tego wyrażenia zapisanego za pomocą permutacji, czyli no, policzyliśmy złożenie i funkcję odwrotną, policzyliśmy wartość wyrażenia na permutacjach. Rozważmy teraz inny przykład. Weźmy sobie znowuż permutację zbioru sześcioelementowego, ale teraz taką, że jedynka przechodzi na trójkę, dwójkę na jedynkę, trójka na dwójkę, czwórka na piątkę, piątka na szóstkę i szóstka na czwórkę. Jak się przyjrzymy tej permutacji, to zauważymy, że tak naprawdę ta permutacja działa tak jakby niezależnie na trójce 1, 2, 3 i niezależnie na trójce 4, 5, 6. Czyli tak naprawdę te permutacje 1, 3, 2, 1, 3, 2 oraz permutacja 4, 5, 5, 6, 6, 4 są permutacjami od siebie niezależnymi. Zauważmy w szczególności, że nośniki tych dwóch permutacji są zbiorami rozłącznymi. To jest bardzo istotne w tym momencie. No i te permutacje działają w ten sposób, że one przesuwają elementy w taki sposób cykliczny, tak? Czyli jedynka przechodzi na trójkę, ta przechodzi na dwójkę, a dwójka przechodzi z kolei na jedynkę. No i ten drugi w tej drugiej połówce czwórka przechodzi na piątkę, piątka przechodzi na szóstkę, a ta z powrotem przechodzi na czwórkę. Czyli tak naprawdę nasza permutacja, ta permutacja wyjściowa, jest złożeniem dwóch permutacji, które mają nośniki rozłączne. No, ponieważ te nośniki są rozłączne, no to łatwo zauważyć, że te permutacje w tym przypadku są ze sobą przemienne. Można złożyć je w tą czy w tą stronę i wynik będzie ten sam, dlatego że one działają tak naprawdę na oddzielnych zbiorach, na zbiorach, które są rozłączne ze sobą, czyli to nie ma znaczenia, w jaki sposób spermutujemy ten jeden zbiór, a w jaki sposób ten drugi zbiór. Znaczy, jeżeli permutujemy je oddzielnie, to nie ma znaczenia, którą z tych permutacji wykonamy jaką pierwszą, no bo permutujemy te dwa zbiory, które ze sobą nie mają części wspólnej. Czyli w żaden sposób te dwie permutacje oddzielnie nie wpływają na siebie. To prowadzi nas do następującej obserwacji. Jeżeli mamy dwie permutacje, których nośniki są zbiorami rozłącznymi, to składanie tych permutacji jest przemienne. Ogólnie rzecz biorąc, składanie permutacji nie jest przemienne, jak widzieliśmy,
Ale jeżeli tylko mamy przy założeniu, że te nośniki tych permutacji są zbiorami rozłącznymi, wtedy okazuje się, że faktycznie składanie permutacji staje się przemienne. Ten poprzedni przykład sugeruje, że możemy wprowadzić, że mamy takie pewne specjalne permutacje, które przemieszczają elementy w sposób cykliczny. Takie permutacje nazywamy po prostu cyklami. Czyli cyklem nazywamy permutację, która ma nośnik złożony z elementów od A1 do jakiegoś tam AK i która przeprowadza element A1 w element A2, A2 w A3, A3 w A4 i tak dalej, i tak dalej. AK-1 przeprowadza w AK, a AK z powrotem przeprowadza w element A1. Taką permutację nazywamy cyklem. Taki cykl zapisujemy w ten sposób. Możemy oczywiście zapisać go w ten sposób dwuwierszowy, ale do zapisu cyklu stosujemy takie specjalne oznaczenie i po prostu zapisujemy te elementy w postaci jednego wiersza po kolei, w takiej kolejności, w jakiej one na siebie przychodzą. Czyli nie w kolejności rosnącej liczb, tylko po prostu w tej kolejności, w jakiej ta permutacja przeprowadza te elementy na siebie, zaczynając w zasadzie od dowolnego z tych elementów. Zazwyczaj zaczyna się od elementu najmniejszego, ale nie ma to znaczenia, możemy zacząć od któregokolwiek elementu. To ciągle będzie ta sama permutacja, ten sam cykl. Czyli taki cykl piszemy w pojedynczym nawiasie A1, A2, A3 i tak dalej, aż do AK. Do czego to pojęcie cyklu się przydaje? Zobaczmy to najpierw rozważając inny przykład. Weźmy sobie permutację, tym razem troszkę większego zbioru, bo zbioru 8-elementowego. Ta permutacja niech wygląda następująco. Jedynka przechodzi na szóstkę, dwójka na czwórkę, trójka na ósemkę, czwórka na jedynkę, piątka na siódemkę, szóstka na dwójkę, siódemka na trójkę i ósemka na piątkę. To oczywiście nie jest cykl, ta permutacja nie jest cyklem, ale zauważmy, że ona składa się z cykli. Żeby znaleźć cykle tych permutacji, zacznijmy od pierwszego elementu, który jest w nośniku, który przechodzi nie na siebie. No takim elementem jest jedynka, powiedzmy. No i to zaczynamy, popatrzmy. Jedynka przechodzi na co? Jedynka przechodzi na szóstkę. No to mamy cykl 1 na 6, teraz szóstka przechodzi na dwójkę, czyli dalej mamy dwójkę i teraz dwójka przechodzi na czwórkę. No i zauważmy, że czwórka przechodzi z powrotem na jedynkę, czyli nasz cykl się zamknął. Czyli mamy już jeden cykl wchodzący w skład tej permutacji. No ale to jeszcze nie jest koniec, bo nie wszystkie elementy z tej permutacji zużyliśmy. To ta permutacja nie była cyklem. No to popatrzmy, jaki jest pierwszy element, którego do tej pory nie użyliśmy. No takim elementem jest trójka. Trójki na razie nie było w tym cyklu. No to zacznijmy pisać. Trójka przechodzi na co? Trójka przechodzi na ósemkę. Dalej ósemka przechodzi na piątkę. Piątka na siódemkę. No i siódemka z powrotem na trójkę, czyli zamknęliśmy nasz cykl. Czyli mamy naszą permutację i jest ona zapisana jako złożenie dwóch cykli o nośnikach rozłącznych. No i nie trudno zauważyć, że to, co zrobiliśmy w tym przykładzie dla tego konkretnej permutacji zbioru 8-elementowego, możemy zrobić zawsze dla dowolnej permutacji i dowolnego zbioru skończonego. Zaczynamy od pierwszego elementu, który jest w nośniku, zużywamy wszystkie elementy, które wchodzą w cykl, czyli przechodzimy po kolei, na co te kolejne elementy przechodzą, tak długo, aż zamkniemy koło, aż się wrócimy do pierwszego elementu. No i patrzymy, albo to jest cała permutacja, albo nie jest cała permutacja. Jak to nie jest cała permutacja, no to został jeszcze jakiś element, który nie jest w nośniku, który jest w nośniku permutacji, ale nie jest w nośniku tych dotychczasowych cykli, no to bierzemy ten element i zaczynamy nowy, kolejny cykl. Ten element przechodzi na kolejny element, na kolejny i piszemy taki cykl. No i powtarzamy tak długo, to aż zużyjemy wszystkie elementy leżące w nośniku naszej permutacji. I w ten sposób łatwo zauważyć, że dowolną permutację można rozłożyć na cykle o nośnikach rozłącznych. No jest to jedno z najważniejszych twierdzeń dotyczących permutacji, a w każdym razie permutacji zbiorów skończonych. Mianowicie twierdzenie mówi tyle, że każda permutacja zbioru skończonego jest złożeniem cykli o nośnikach rozłącznych i taki rozkład jest jednoznaczny modulo kolejność cykli. Czyli tak naprawdę, no ponieważ widzimy, że te cykle między sobą komutują, można zmieniać ich kolejność, mają nośniki rozłączne, w związku z czym ich składanie jest przemienne, to modulo to, w jakiej kolejności zapiszemy te cykle, to same cykle są wyznaczone w sposób jednoznaczny. Czyli mamy jednoznaczny rozkład permutacji na cykle
O nośnikach rozłącznych, czy krótko mówi, krótko, choć nie do końca poprawnie mówi się na cykle rozłączne. To jest jedno z najważniejszych twierdzeń dotyczących permutacji zbiorów skończonych. To twierdzenie prowadzi nas też do nowej notacji, nowego sposobu zapisu permutacji, a mianowicie możemy permutację, no skoro każda permutacja jest złożeniem cykli o nośnikach rozłącznych, no możemy po prostu zamiast pisać dwuwierszowo, dwa razy pisać wszystkie elementy, które wchodzą w skład zbioru, możemy po prostu napisać te cykle, których złożenie stanowi naszą permutację. No i to w sumie najczęściej używany notacja dotycząca permutacji. Ten zapis permutacji za pomocą cykli rozłącznych to jest nie tylko kwestia oszczędności miejsca i oszczędności zapisu, ale on pozwala dużo łatwiej wykonywać wszelkie działania na permutacjach. Żeby to zobaczyć, rozważmy inny przykład. Na przykładzie to będzie najłatwiej widoczne. Weźmy sobie permutację następującą. 1 na 3, 2 na 4, 3 na 5, 4 na 2, 5 na 1, 6 na 6. No i powiedzmy, że chcemy znaleźć 759 potęgę tej permutacji. No 759 potęga, to może brzmieć poważnie, no ale zauważmy, że bardzo łatwo ją policzyć. Jak rozłożymy sobie tą permutację na cykle rozłączne, to policzenie tej 759 potęgi to będzie moment. No w związku z czym zróbmy to. No zapiszmy tą permutację jako złożenie cykli o nośnikach rozłącznych. Czyli tak, jedynka przechodzi na trójkę, trójka na piątkę, a ta z powrotem na jedynkę to jest jeden cykl. Dwójka przechodzi na czwórkę, a ta z powrotem na dwójkę to jest drugi cykl. Ponieważ nośniki są rozłączne, możemy napisać w dowolnej kolejności. No i podnosimy je do 759 potęgi. No i teraz ogólnie rzecz biorąc, jeżeli podnosimy do potęgi złożenie permutacji, to ponieważ permutacje nie są przemienne, no to nie możemy wejść z tym wykładnikiem do środka nawiasu, chyba że mamy sytuację taką jak tutaj. Rozłożyliśmy na permutację na cykle o nośnikach rozłącznych, czyli one są przemienne. Czyli w takim razie ta 759 potęga to jest ta pierwsza permutacja razy druga, pierwsza razy druga, pierwsza razy druga, pierwsza razy druga, 759 razy, no ale ponieważ są przemienne, możemy je to składanie zmieniać, to możemy tą pierwszą permutację przenieść na lewo, wszystkie te wystąpienia tej pierwszej permutacji przenosimy na lewo, wszystkie te wystąpienia tej drugiej permutacji przenosimy na prawo. No i w ten sposób mamy tą pierwszą permutację do 759 potęgi i drugą permutację do 759 potęgi. Czyli mając permutację o nośnikach rozłącznych, permutacje komutujące ze sobą, przemienne ze sobą, możemy je potęgować oddzielnie. No to już jest pierwsza fenomenalna zaleta tego zapisu za pomocą cykli rozłącznych. Czyli mamy 1, 3, 5 do 759 potęgi i 2, 4 do 759 potęgi. No ale teraz zauważmy, że policzenie dowolnej potęgi tych cykli jest bardzo szybkie. Dlaczego? Jedynka przechodzi za pierwszym razem na trójkę, za drugim razem na piątkę, za trzecim razem z powrotem na siebie. To samo się dzieje z trójką i piątką. Czyli trzecia potęga cyklu 1, 3, 5 to jest identyczność. Czyli cykl 1, 3, 5 podniesiony do trzeciej potęgi to jest identyczność. No to tak samo będzie do szóstej potęgi, tak samo będzie do dziewiątej potęgi, tak samo będzie do 600 potęgi, no i tak dalej, dowolnej potęgi, która jest podzielna przez 3. Podobnie z tym drugim cyklem. Mamy permutację 2, 4. No to dwójka za pierwszym razem przechodzi na czwórkę, ale drugi raz złożymy tą permutację ze sobą, no to czwórka przejdzie na dwójkę, czyli dwójka wróci na siebie. Czyli druga potęga permutacji 2, 4 to jest z powrotem identyczność. No to w takim razie 759 potęga, no to jest 758 potęga plus 1, 758 plus 1, no ale wszystkie parzyste potęgi permutacji 2, 4 to są identyczności. No to w naszym przypadku, ponieważ 759 to jest podzielne przez 3, bo to jest 3 razy 253, powiedzieliśmy, że każda potęga podzielna przez 3 tego cyklu to jest identyczność. Czyli ta pierwsza permutacja to jest identyczność. Ta druga permutacja ma 759, to jest 758 plus 1. 7, czyli 2, 4 do 758 razy 2, 4, czyli złożone jest 2, 4. No ale dowolna parzysta potęga permutacji 2, 4 no to jest identyczność.
No i zostaje nam 2,4 do pierwszej potęgi, czyli permutacja 2,4. Czyli cała nasza permutacja ta z tego zbioru sześcioelementowego podniesiona do 759 potęgi, to jest po prostu cykl dwuelementowy 2 przechodzi na 4, 4 przechodzi na 2, koniec. To jest permutacja, która ma nośnik dwuelementowy, taki cykl o długości 2. W ten sposób widzimy, że rozkładając permutację na cykle rozłączne, jesteśmy w stanie bardzo efektywnie działać na tych permutacjach, obliczać dowolnie wysokie potęgi, składać te potęgi ze sobą, obliczać dowolne wyrażenia na permutacjach. To bardzo duża zaleta tego zapisu, czy tego twierdzenia tak naprawdę, tego twierdzenia o rozkładzie permutacji na cykle rozłączne. Poznaliśmy przed chwilą rozkład permutacji na cykle nośnika rozłącznych. Taki rozkład, jak widzieliśmy, jest rozkładem jednoznacznym. Te cykle są wyznaczone w sposób jednoznaczny. Ale oprócz rozkładu na cykle nośnika rozłącznych istnieje jeszcze drugie pojęcie rozkładu permutacji. Możemy permutację rozłożyć na elementy jeszcze mniejsze. Żeby to zobaczyć, rozważmy przykład. Weźmy sobie na przykład cykl długości 3. Jedynka przechodzi na dwójkę, dwójka na trójkę, a ta z powrotem na jedynkę. I taką permutację zbioru trójelementowego możemy rozłożyć na, czyli możemy zapisać jako złożenie dwóch cykli o długości 2. Złożenie, gdzie tą wewnętrzną permutacją jest cykl 2 na 3, a zewnętrzną permutacją jest cykl 1 na 2. No zobaczmy, że to faktycznie to złożenie się zgadza. No popatrzmy, na co przychodzi jedynka. W tej wewnętrznej funkcji jedynka nie należy do nośnika, w związku z czym zostaje w miejscu. A w tej zewnętrznej funkcji jedynka przechodzi na dwójkę, w związku z czym łącznie w złożeniu jedynka przechodzi na dwójkę. Teraz dwójka w tej wewnętrznej funkcji przechodzi na trójkę, a w tej zewnętrznej trójka nie należy do nośnika, zostaje w miejscu, czyli łącznie dwójka przeszła na trójkę. No i trójka już w takim razie musi przejść na jedynkę, no i zobaczmy, że faktycznie przechodzi. W tej wewnętrznej funkcji trójka przechodzi na dwójkę, a w tej zewnętrznej funkcji dwójka na jedynkę, czyli łącznie trójka przechodzi na jedynkę. Czyli w ten sposób permutację, ten cykl trójelementowy zapisaliśmy jako złożenie dwóch cykli długości 2. No dobra, no bo akurat udało się dla tego cyklu trójelementowego, no bo to jest tak jak gra w trzy karty, tak? Zamieniamy najpierw te prawe dwie karty, potem te lewe dwie karty, no i tak naprawdę te karty zmieniły się w takim cyklu trójelementowym. Weźmy sobie inny przykład, weźmy sobie teraz cykl, powiedzmy, sześcioelementowy. No 1 na 2, 2 na 3, 3 na 4, 4 na 5, 5 na 6 i 6 z powrotem na jedynkę. No i zauważmy, że możemy go zapisać w ten sam sposób, jako złożenie cykli 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 i 5, 6. No istotnie, no, może już nie będziemy wszystkich tych przeglądać. No popatrzmy, na co przechodzi szóstka. Szóstka przechodzi na piątkę w tym najbardziej wewnętrznym cyklu. Piątka w tym kolejnym przechodzi na czwórkę. Czwórka przechodzi na trójkę, trójka na dwójkę, a dwójka w najbardziej zewnętrznym cyklu przechodzi na jedynkę, czyli łącznie szóstka przeszła na jedynkę. Dla wszystkich pozostałych elementów jest znacznie prościej, na przykład trójka. Trójka nie należy do tych pierwszych dwóch, najbardziej wewnętrznych dwóch, do nośników tych najbardziej wewnętrznych dwóch permutacji, czyli dopiero w tej trzeciej permutacji trójka przechodzi na czwórkę, no ale czwórka z kolei nie należy do nośników tych kolejnych dwóch permutacji, czyli zostaje w miejscu, czyli łącznie trójka przeszła na czwórkę. No i dokładnie w ten sam sposób jesteśmy w stanie pokazać, że każdy z tych pozostałych elementów przechodzi na ten element kolejny. Czyli faktycznie ten nasz cykl sześcioelementowy rozłożyliśmy na te 5 cykli o długości 2, czyli faktycznie mamy rozkład. No i nie trudno się zauważyć, że to zadziała dla dowolnej długości cyklu. Tutaj nie ma nic szczególnego w tym, że to była trójka albo szóstka. Jakiejkolwiek długości cykl byśmy nie wzięli, to go w ten sposób rozłożymy. Czyli każdy cykl możemy rozłożyć na cykle o długości 2, tym że teraz już nie są o nośnikach rozłącznych. No widzimy, że te sąsiednie cykle mają te same nośniki. Takie cykle o długości 2 swoją drogą nazywają się transpozycje. Czyli te dwie sąsiadujące transpozycje mają część ich
ich nośniki mają nietrywialną część wspólną, no ale czyli nie można zmieniać kolejności tych transpozycji, ale rozłożyć dowolny cykl na transpozycję się da. No ale a ponieważ wcześniej zauważyliśmy, że każdą permutację rozkłada się na cykle, te rozkłada się na transpozycję, czyli w takim razie stąd otrzymujemy twierdzenie, że każdą permutację daje się napisać w postaci iloczynu, czy tam złożenia transpozycji. Każda permutacja rozkłada się na transpozycję. Ten rozkład już nie jest jednoznaczny, zdecydowanie nie jest jednoznaczny. Nawet ilość elementów w tym rozkładzie nie jest jednoznaczna, ale parzystość ilości elementów w tym rozkładzie już jest jednoznaczna. Czyli jeżeli daną permutację rozkłada się na parzystą ilość transpozycji, to w każdym rozkładzie będzie parzysta ilość transpozycji, albo w każdym rozkładzie będzie nieparzysta ilość transpozycji. Nie może być tak, żeby istniał jeden rozkład z parzystą ilością transpozycji, drugi z nieparzystą. Parzystość jest niezmiennikiem. Parzystość liczby transpozycji jest niezmiennikiem dowolnej permutacji i dlatego permutacje nazywamy parzystymi, jeżeli są złożeniem parzystej liczby transpozycji, bądź nieparzystymi, jeżeli są złożeniem nieparzystej liczby transpozycji. W szczególności identyczność, ponieważ jest złożeniem zero transpozycji, w ogóle nie potrzebujemy niczego składać, mamy identyczność. Albo możemy złożyć albo możemy wziąć dwa razy tą transpozycję, samą transpozycję 1, 2, 1, 2. No, to sporo tam dostaniemy identyczność, jest złożeniem parzystej liści transpozycji. Dlatego w szczególności identyczność jest permutacją parzystą. Z pojęciem parzystości wiąże się też pojęcie znaku permutacji. Może nawet części używane, chociaż zasadniczo te pojęcia są równoważne sobie. Znakiem permutacji nazywamy minus 1 do potęgi liczba transpozycji. No ponieważ ta liczba transpozycji jest jednoznacznie tylko, wyznaczona tylko z dokładnością do parzystości, no ale minus 1 do parzystej potęgi to jest 1, czyli parzyste permutacje mają znak 1, a minus 1 do nieparzystej potęgi to jest minus 1, czyli nieparzyste permutacje mają znak minus 1. No i zobaczmy na przykładzie, jak wyznaczyć znak permutacji. Weźmy sobie permutację następującą. 1 na 4, 2 na 1, 3 na 6, 4 na 2, 5 na 5 i 6 na 3 do 317 potęgi. No to żeby wyznaczyć znak tej permutacji, no to najpierw musimy zobaczyć, co to jest za permutacja, no ale już w tym poprzednim przykładzie widzieliśmy, jak sobie radzić z wysokimi potęgami permutacji. Trzeba rozłożyć tą permutację na cykle rozłączne. Ponieważ są rozłączne, to są przemienne, to można spotęgować każdy z nich oddzielnie, no a potem policzyć znaki tego, co dostaniemy. No to jak to rozłożymy, no to rozkładamy naszą permutację, czyli jedynka przechodzi na czwórkę, czwórka przechodzi na dwójkę, ta z powrotem na jedynkę, czyli to jest pierwszy cykl, 1, 4, 2. No i teraz trójki jeszcze nie wykorzystaliśmy. Trójka przechodzi na szóstkę. Szóstka przechodzi z powrotem na trójkę. To jest drugi cykl. 3, 6. W związku z czym nasza permutacja jest w postaci 1, 4, 2 złożone z 3, 6 i całość do 317 potęgi. No ponieważ to są permutacje o nośnikach rozłącznych, to możemy spotęgować każdą z nich oddzielnie. Znak oczywiście jest funkcją multiplikatywną. Jak pomnożymy dwie liczby i policzymy znak wyniku, to jest to samo, co gdybyśmy policzyli znak każdej z tych liczb i pomnożyli te znaki przez siebie. Czyli możemy też ten iloczyn rozłożyć na iloczyn znaków. Czyli mamy w ten sposób znak permutacji 1, 4, 2 do 317 potęgi i znak permutacji 3, 6 do 317 potęgi. No ale teraz tak samo jak przed chwilą, ta permutacja o długości 3, no co trzecia potęga tej permutacji to jest identyczność, w związku z czym wystarczy, jeżeli w wykładniku weźmiemy resztę z dzielenia przez 3, no to 317 modulo 3 to jest 2, dlatego że 315 dzieli się przez 3. Podobnie w tej drugiej permutacji co druga potęga jest identycznością, w związku z czym wystarczy wziąć resztę modulo 2 z tego wykładnika. 317 jest liczbą nieparzystą, w związku z czym modulo 2 to jest 1. Czyli w takim razie nasz przykład zmienia się na iloczyn znak 1, 4, 2 do kwadratu i znak
3, 6. No ale ponieważ powiedziałem, że znak jest funkcją multiplikatywną, czyli znak czegokolwiek do kwadratu to jest kwadrat znaku, to niezależnie od tego, jaki byłby znak 1, 3, 3, 1 tej permutacji 1, 4, 2, a oczywiście znak tej permutacji 1, 4, 2 to jest jedynka, bo to jest złożenie dwóch permutacji 1, 4, 4, 2. Ale nawet gdyby to był inny cykl, to był cykl o większej długości i żeby tam wyszedł znak minus 1, to i tak jak podniesiemy do kwadratu, to wyjdzie nam znak 1, bo minus 1 do kwadratu to jest to samo, co 1 do kwadratu to jest 1. Czyli ten pierwszy znak to jest jedynka, no a znak tej drugiej permutacji, no to jest permutacja, to jest transpozycja, czyli permutacja nieparzysta, czyli znak tej drugiej permutacji to jest minus 1, czyli mamy 1 razy minus 1 łącznie minus 1, czyli tyle wynosi znak całej permutacji. W ten sposób znaleźliśmy znak tej całej permutacji, która pierwotnie mogła wydawać się skomplikowana. No widzimy, że je oblicza się to bardzo, bardzo prosto. To tyle, jeżeli chodzi o to dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że wyjaśniłem w nim chociaż odrobinę podstawy działań na permutacjach, podstawy pracy z permutacjami, przynajmniej permutacjami zbiorów skończonych. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Dziękuję i do zobaczenia przy innej okazji.